Od kilku dni piesi idący wzdłuż Alei Rodła od sklepu Leclerc w kierunku niebieskiej stacji benzynowej i oczywiście na odwrót napotykają na swojej drodze pewne utrudnienia. W okolicy przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Alei Rodła z ulicą Adama Mickiewicza od 3 sierpnia chodnik częściowo jest wyłączony z użytkowania. Wszystko przez budowę przyłączy kanalizacyjnych prowadzonych przez spółkę Dekada. Najważniejsze pytanie to oczywiście o czas przeprowadzanej inwestycji. Jak czytamy na tablicy informacyjnej, planowo prace mają się zakończyć 30 września bieżącego roku. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.